Najważniejsze w czasie wyjść i przyjść, to dobrze. Dotyczy niektórych polityków. Na scenie występuje pan od 40 lat, licząc od kabaretu Piwnica pod Baranami. Czy często pan wspomina te czasy? Jak odnosi się pan do początku pana działalności artystycznej? No to czasy oczywiście były piękne, bo byłem wtedy stosunkowo młody i jeszcze przechodziłem, nie? A odnoszę się bardzo pozytywnie, bo udało mi się jakby powolutku stworzyć jakby siebie na tym rynku, prawda, estradowym. Jak przez te lata zmienił się Alosza Awdiejew jako artysta? No, po prostu bardziej spoważniałem, może lepiej mam lepsze teksty, może nawet wydaje się, że lepiej gramy i śpiewamy lepiej też, bo się wyćwiczyliśmy. No to powiedziałem, że w tych kręgach kulturowych umiera staruszek, znaczy staruszkowie niestety we wszystkich kręgach kulturowych schodzą regularnie. Pisze pan o sobie Rosjanin z pochodzenia, Polak z wyboru. Mieszka pan w Polsce od 50 lat. Czy myślał pan kiedyś o powrocie do Rosji? Nie bardzo, no gdzie ja mam wracać? Rosja zupełnie się zmieniła. Jest to w tej chwili taka dyktatura jakiegoś tam KGBista, prawda? To jakbym pojechał do faszystowskiej Hiszpanii, nie? Nie mam powodu, żeby tam wracać, bo tam nie ma już nic takiego, dlaczego chciałbym tam pracować, prawda? No, naukowo tutaj jestem obsadzony też w Polsce, mam dużo przyjaciół, którzy ze mną współpracują, kilka uniwersytetów, także nie mam po prostu gdzie. Tu znalazłem swoje miejsce. Najważniejsze dla człowieka to jest znaleźć swoje miejsce, tam gdzie ono jest potrzebne, nie? A w Rosji nie jestem potrzebny na pewno. Bo kilka razy bardzo źle napisałem o Putinie i mogłem mieć trudności. Kiedy szał, dzisiaj może mieć, żeby stan cywilny zmienić, żeby sobie żonkę wziąć raz, dwa. Szansę naleźć taką mamę, nie przypominała żaby, taka co choć trochę ma. Lecz dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmar, więc wyobraźcie sobie, co byłem za masę. Rosyjskie balady, interpretuje pan twórczość Okudżawy, Wysockiego. Jaką wartość ma taka muzyka w tych czasach? Ja tylko znajduję coś ciekawego, bo to jest morze, ogromne morze materiału, tradycji rosyjskich, starych romansów, piosenek. Niektóre z tych piosenek są bardzo interesujące. Śpiewam też po polsku, bo tłumaczę dużo na polski, żeby tą przybliżyć tą kulturę. No i muszę panie powiedzieć, że po pierwsze bardzo dużo ludzi, dla których śpiewam, pamiętałem jeszcze te piosenki i tak dalej, bo oni kiedyś mieli kontakt z Rosją, szczególnie na tych terenach. Wszyscy babcia i dziadkowie pochodzą przecież z tych terenów, gdzie tutaj spotkałem bardzo dużo starszych ludzi, którzy mówią wspaniale po rosyjsku, także nie muszę im odkrywać tę kulturę. A ponieważ jakby nie ma w tej chwili tendencji, żeby w radio, w telewizji te piosenki się pojawiały, a raczej śpiewają po angielsku, czy tam amerykańska muzyka jest bardzo... A ta stara kultura ościenna, no, ta lwowska, i tak dalej, Odessa, to wszystko przecież jest historyczne ziemie, z którymi Polacy kontaktowali się jednak i pamiętają to wszystko bardzo dużo. Więc ci ludzie to rozpoznają, to jest ich kultura, jak powiedział jeden po moim koncercie, podszedł do mnie taki, nie wiem czy nawet nie w tych terenach, gdzieś koło Wałbrzycha, powiedział, to jest nasza muzyka, co pan śpiewa, bo my to pamiętamy i śpiewamy. No.
Dlatego właśnie, ponieważ to nie jest inaczej jakby nie ma propagandy tej muzyki, to jest, ja jestem chyba jeden z nielicznych ludzi, którzy to śpiewają i ludzie chcą to usłyszeć i przychodzą i dlatego mam robotę. I to właśnie ta frekwencja świadczy, no bo tutaj też w Świdnicy miesiąc przed już wyprzedane zostały bilety, to znaczy, że ludzie rzeczywiście pragną takiej muzyki. Myślę, że tak, myślę, że tak. Oprócz tego oczywiście ja nie tylko śpiewam, ja tam opowiadam różne śmieszne facecie, historie, a ludzie chcą po prostu odpocząć, poczuć się jakby w sposób taki luźny, prawda, jakby przyjechali do babci czy do dziadka i on im opowiada to, co to było. To jest bardzo fajne. Taka atmosfera przyjacielskiego czy rodzinnego spotkania. A czy był pan wcześniej w Świdnicy, czy to jest jak pierwszy pana tutaj przyjazd? Ja kocham tę ziemię, Wałbrzych, tam Nowa Ruda, Kłodzko, Świdnica. To są dla mnie romantyczne, wspaniałe, bo ja jako jeszcze student pod koniec lat 60. tutaj mieszkali moi przyjaciele, którzy też studiowali na UJ-cie. Oni mnie tu zapraszali na święta i tak dalej. To dla mnie są jakby ziemie, które bardzo lubię, bardzo kocham nawet. Sudety. Super. Naprawdę. Nie ma nigdzie takiego, żeby było tak wspaniałe ziemie. Tak mi się wydaje. I dlatego czuję się tutaj jak w domu. Dużo mam przyjaciół też tutaj, tu mieszkają. Czyli będzie pan tutaj nas odwiedzał jeszcze? Nieustannie. Jak będziecie zapraszać, to będę przyjeżdżał.